Zanim zaczniemy, łapcie Arta od Pauliny. Muszę przyznać, że podobają mi się wasze próby odtworzenia mnie. Bardzo dziękuję i przechodzimy do filmu. Legenda o czymś, o czym słyszał każdy. Jednak nikt nie ma o nim pojęcia. Ucieleśnienie naszych sennych koszmarów. Bezkształtny cień przemieszczający się cicho w kącie pokoju, gdy rzucasz wzrok w przeciwną stronę. Ja jestem kot, a to, kim jest Boogeyman? Boogeyman znany również jako człowiek widmo oraz nazywany krzykiem przez każdego, kto go zobaczył, jest istotą z wielu miejskich legend, jak i horrorów. Duch, który pod osłoną nocy zapuszcza się do twojego pokoju, grzebie w twojej głowie, po czym przybiera postać najgorszego z twoich koszmarów. Gdybym miał przypisywać go do jakiejś konkretnej kategorii, uznałbym, że jest istotą, której my nadaliśmy istnienie i kształt. Wierzymy, może niekoniecznie w Boogeymana, lecz w istoty naszych koszmarów. Gdy leżysz w łóżku i widzisz niewyraźny cień w kącie pokoju, który za dnia okazuje się być jedynie kurtką, jednak boisz się, gdy stoi w mroku. A póki się boisz, Boogeyman może istnieć. Lecz więcej o tym opowiem w przyszłych materiałach. Ponoć nikt nigdy nie widział prawdziwej twarzy Boogeymana. Lecz uznając to, co do tej pory podsumowaliśmy, Boogeyman w swej pierwotnej postaci może przypominać najgorszy koszmar całej ludzkości. Lub każdy z osobna zlany w jedno. Istota ta, co złego, może przyjmować nie tylko kształty potworów i duchów. Boogeyman żywi się naszym strachem. Kieruje nim wręcz chora potrzeba wprawiania nas w stan przedzawałowy. Może być twoją nauczycielką, która prześladuje cię co dnia. Może być czarnym samochodem, który jeździ za tobą, gdy wychodzisz z domu. Może wyglądać jak wszystko, czego się boisz, przez co nie sposób odróżnić go od rzeczy prawdziwych. Uważaj więc, gdy ten niepokojący mężczyzna, którego widujesz zawsze wpatrującego się w twoje okno nocą, przetnie ci drogę. Cholera, miałem tego nie mówić. Wybaczysz mi, Boogie, co nie? Jasne. Tymczasem mówił do was kot. Teraz zwijam się w kłębek i życzę wam wszystkim miłego wieczoru.